Witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na test nowości i nowości to taki chat make-up. Pomalujemy się razem kosmetykami, które są dostępne od jakiegoś czasu na rynku, ale także takimi, które są nowościami i takie, które pojawiły się po prostu w ostatnim czasie. Przetestuję m.in. podkład Diora Natural Nude. Odkąd zobaczyłam go w internecie, to stwierdziłam, że muszę go koniecznie przetestować. Przetestuję także kilka palet, paletę klawier do konturowania, która jest już na rynku kilka miesięcy. Połączę też ze sobą paletę Cytrynada i totalny mat, który teraz możecie zakupić osobno, więc super, jeśli ktoś chciał jakieś cienie pojedyncze z tej palety. Przetestuję też trochę pędzli, puder pod oczy z Glam Shopu. Mam nadzieję, że taka tematyka filmu Was zainteresuje, więc koniecznie zostańcie ze mną. Pamiętajcie o kciukach, komentarzach po obejrzeniu filmu, o subskrypcjach, kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału. I nie chciałabym już przedłużać, zapraszam Was serdecznie na test. Oczywiście zaczniemy od makijażu oka, a następnie przejdziemy do makijażu twarzy. Zacznę sobie od palety Totalny Mat, bo tutaj mam taki cień transferowy, który idealnie sprawdzi mi się po prostu do tego makijażu. Jak ten cień się nazywa, już Wam mówię. Szary brąz. Bardzo lubię takie cienie właśnie do takiej bazy pod kocie oko. I do blendowania oka użyję sobie pędzelka Boho Beauty 206. To jest pędzel do blendowania. I nakładam ten cień, on odrobinę się sypie. Nie wiem, czy będziecie widzieć, ale dość ma spory osyp. Bardzo ładny brąz, idealny do właśnie załamania. I tak jaka taka baza, jako taka baza pod właśnie jakiś makijaż z kreską, to idealny. Wychodzę sobie z tym cieniem tutaj sporo za zewnętrzny kącik oka i przeciągam sobie też ten cień nieco do wewnątrz. Ładnie się blenduje, rozprowadza, zobaczcie, chwila i już macie fajne podkreślenie powieki. Wygląda bardzo subtelnie i łatwo jest go rozsmużyć, naprawdę fajnie. Fajny odcień brązu, bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Eyeliner mój ulubiony, Maybelline. Ostatnio kupiłam sobie świeży, więc aż przyjemnie się nim maluję, bo on po jakimś czasie też lubi wysychać, ale przyznam Wam się, że dużo bardziej wolę ten eyeliner niż eyeliner z Inglota. A to dlatego, że ten eyeliner z Inglota, słuchajcie, po prostu tak szybko wysycha. Ja mam kilka kolorów i one po prostu, jak już zaczyna pękać Wam ten eyeliner, no to jest, że tak powiem, dramat i już wtedy on jest, rozpoczyna się proces po prostu schnięcia. Co mnie osobiście denerwuje, bo te eyelinery kosztują, wiecie, 50 zł z Inglota, a po prostu wysychają w zastraszającym tempie. No nie jesteście w stanie sobie same tego po prostu w takim tempie zużyć. I wezmę sobie teraz pędzelek 207 i biorę ten czekoladowy cień z palety. Zobaczymy, jak on się to nazywa. Brunet. I użyję sobie bruneta i wklepię go po prostu w kreskę. I rozcieram sobie delikatnie zewnętrzne granice. I teraz sięgam po pędzel 202 i rozcieram sobie troszeczkę granicę, bo ciężko mi było tym malutkim pędzelkiem, takim kuleczkowym 207, po prostu rozetrzeć to. Więc jeszcze dokładam sobie tego cienia brązowego i sobie rozetrę tutaj odrobinę tym ciemnym brązem. Ten pędzel 202 jest w porównaniu do tego 206 dość sztywny, ponieważ on ma spłaszczoną skówkę, więc tutaj bardziej tak do takiego używania właśnie albo pod kątem 90 stopni i rozcierania, albo po prostu wklepywania pigmentu będzie idealny. Tutaj takie ruchy bardziej lewo-prawo niż jakieś kółeczka tym pędzlem. Wracam sobie teraz do tego puchacza i rozetrę sobie jeszcze odrobinę granicę. Nałożę sobie jeszcze taki przejściowy brąz,
o nazwie Kasztan. Podoba mi się ten kolor, to jest taki cieplutki brąz. I na go sobie po prostu już innym pędzlem wezmę. Tutaj akurat Hulu DS16, to jest chyba DS15, przepraszam. Lubię taki kształt właśnie do nakładania takiego cienia przejściowego, tak żeby tu wszystko jeszcze ładnie razem wyblendować. Średni brąz przeciągnę też do wewnątrz oka, czyli ten kasztan przeciągam sobie też tutaj, żeby później ładnie mi się połączyły błyski z matami. Oko matami wstępnie wyblendowane, to teraz przejdziemy do nałożenia błysku. I nie mogę się powstrzymać, nałożę na pewno błysk cytrynady, na pewno lemoniadę, na pewno juzu, ponieważ te dwa kolory są przepiękne. Ja już przyznam Wam się, że ich dotykałam i chyba najbardziej przypadły mi do gustu, jeśli chodzi o tę paletę. Wezmę sobie jakiś płaski pędzel, to ja mam pędzel z Hulu P62 i nałożę sobie tej lemoniady na ten płaski pędzel. Nie będę nakładać żadnej bazy na powiekę, bo myślę, że nie będzie takiej potrzeby. I wcieram sobie ten błysk, tak żeby jak najmniej po prostu mi się osypał. Przepiękny jest ten błysk, tak mi się podoba. Idealny odcień właśnie takiej żółci. I do tego właśnie błysk super. To jest coś, czego zdecydowanie mi w mojej kolekcji błysków brakowało. Wychodzę sobie z tym cieniem powyżej załamania, tak żeby powiększyć powiekę i oko. Fajny jest też ten cień cytryna, wygląda naprawdę super. Bardzo mi się podoba, ale zastanawiam się, gdzie on by tutaj mi pasował. Może wyblenduję sobie nim górę po prostu. Sięgnę po jakiś taki pędzel a la kuleczkę i biorę cień cytryna. I blenduję sobie górną granicę tego błysku. A na przejście dodam sobie albo gorzki pomarańczy, myślę, że gorzką pomarańczę wezmę i dodam ją tutaj na przejście pomiędzy lemoniadą, a właśnie tymi brązami z palety Totalny Matte. Rzęsy wytuszuję sobie tuszem Lancôme Idol. Bardzo go lubię. Używam go już około 3 tygodni i naprawdę świetnie mi się sprawdza. Jeśli miałabym porównać efekt do jakiegoś innego tuszu, to myślę, że spokojnie mogę tutaj porównać ten tusz do tuszu Eveline, ponieważ też jest taka szczoteczka właśnie silikonowa i on też fajnie i pogrubia, i wydłuża rzęsy. Także jeśli ktoś nie chce przepłacać, to spokojnie ten Eveline jest równie fajny, ale myślę, że ten Lancôme jest też godny uwagi, ponieważ naprawdę bardzo ładnie pogrubia rzęsy, bardzo fajnie wydłuża rzęsy, naprawdę jest dobrej jakości. Także jestem ciekawa jeszcze na ile mi wystarczy, bo generalnie z tuszami Lancôme to jest tak, że one przez jakiś czas, czyli tam 2 tygodnie są super mokre. I później zaczyna się już taki etap, jak on ten tusz wysycha i w zasadzie wszystkie tusze Lancôme, które miałam, nie wytrwały chyba u mnie dłużej niż około miesiąc czy tam 5 tygodni. Także jestem ciekawa, jak ten będzie się sprawdzał, bo używam go, tak jak Wam mówię, około 3 tygodnie i naprawdę jest super. Rzęsy wytuszowane, dokleiłam sobie jeszcze parę kępek i jeszcze wykończę sobie teraz wewnętrzny kącik i użyję tego cienia Juzu, tak żeby rozświetlić fajnie. Ten cień jest naprawdę przepiękny. To chyba ulubiony cień z tej palety, jak mam być szczera. Ten zdecydowanie najbardziej przypadł mi do gustu. Zobaczcie, jak on się błyszczy. Jest przepiękny po prostu. Super, naprawdę bardzo ładny. Jestem ciekawa, jak to widać w kamerze, bo ja widzę w podglądzie i w lusterku i wygląda po prostu przepięknie. Nałożę kredkę żółtą, tą od Magdy Wołosewicz. Super trwałe, słuchajcie, używam ich naprawdę od kilku dni i cały dzień mi wytrzymują na linii wodnej. Tak naprawdę ekstra.
teraz przechodzimy oczywiście do makijażu twarzy i tutaj mam nowość. Jest to podkład Dior Forever Natural Nude. Przyznam Wam się, że jak tylko zobaczyłam ten podkład w internecie, wiedziałam, że muszę go wypróbować, bo ja uwielbiam podkłady Diora, zwłaszcza Dior Forever Skin Glow. To jest mój ukochany podkład i bardzo często używam go również na klientkach, więc jestem bardzo ciekawa, jak ten podkład będzie wyglądał na skórze. Ja wybrałam dla siebie odcień 1,5N, ponieważ z Diora zazwyczaj używam właśnie tych kolorów. Nie wiem, czy nie będzie ciut za ciemny, bo ostatni raz, kiedy używałam podkładu Diora Skin Glow, to był taki okres okołoletni, więc może się okazać, że ten 1,5N jest dla mnie ciut za ciemny, ale no to już trudno, tego nie przeskoczymy, będzie po prostu na zaś. Jestem bardzo ciekawa, podobno ten podkład daje efekt takiej drugiej skóry, naturalne rozświetlenie, naturalny wygląd. Producent obiecuje tutaj, że mamy 24 godziny trwałości, jeśli chodzi o ten podkład. No tego dzisiaj nie przetestuję, bo nie ma w ogóle takiej opcji. Zresztą nigdy mi się chyba w życiu nie zdarzyło 24 godziny mieć podkładu na twarzy. Może tylko gdzieś tam, jak byłam na weselu, to około 20 godzin. Tutaj jest napisane też, żeby dobrze wstrząsnąć ten podkład, więc ja sobie go wymieszam. Słyszę, że w środku lata jakaś kuleczka, więc coś tam się miesza. Jeśli chodzi o nakładanie tego podkładu, to dzisiaj użyję dwóch nowości od Glam Shopu. Jest to gąbeczka welurowa i gąbeczka silikonowa. Na pierwszy rzut oka po namoczeniu jestem w stanie stwierdzić, że ta gąbka welurowa jest podobnej miękkości jak ta tradycyjna, klasyczna gąbeczka, którą po prostu uwielbiam i którą cały czas kupuję, używam tej gąbki właściwie prawie cały czas. Natomiast jeśli chodzi o tę gąbkę silikonową, ona jest na pewno odrobinę bardziej twarda niż te dwie pozostałe, więc zobaczę, jak będzie się nakładał podkład tą gąbką silikonową. Ja bardzo lubię mięciutkie gąbeczki, dlatego jestem zakochana w tym klasyku. Myślę, że welurowa może się sprawdzić i może mi bardzo podpasować. Co do silikonowej, to jeszcze nie wiem. Połowę twarzy wykończę sobie gąbką silikonową, a połowę twarzy wykończę gąbką welurową, tak żeby przetestować obie i zobaczyć, jakie krycie te gąbki dają. Wymieszam jeszcze troszkę ten podkład i naleję sobie odrobinę tego podkładu na dłoń. Nie zauważyłam, żeby ten podkład jakoś szybko spływał, raczej nie jest taki bardzo lejący. Coś tam leci na dół, ale to nie jest taki podkład, wiecie, jak ten Backstage czy MAC. MAC, jak się nazywa ten MAC? Zapomniałam. Face and Body. Raczej konsystencja taka, widzę, kremowa. I nałożę sobie odrobinę na połowę twarzy. I zobaczymy, jak się będzie pracowało. Najpierw skorzystam z tej gąbki welurowej. Podkład ma bardzo piękny zapach. Naprawdę jest super. No powiem Wam, że ten podkład ma całkiem fajne krycie. Nie spodziewałam się takiego krycia. Gąbeczka fajnie rozprowadza ten podkład. Zdecydowanie przyjemnie się z nią pracuje. Kolor jest ok. Myślę, że jak troszkę słońca złapie, to może być troszkę lepszy ten kolor. Aczkolwiek naprawdę jest w porządku. Podkład wygląda ładnie. Zobaczcie, przykrył mi jakieś zaczerwienienia, jakieś małe niedoskonałości, zasinienia. Także naprawdę wygląda całkiem ok. Nie spodziewałam się w sumie aż takiego krycia. No dobrze, idziemy na drugą stronę twarzy. Z tą gąbką pracowało się fajnie, dała fajne krycie i bardzo przyjemnie się nią rozprowadza podkład. Sprawdźmy teraz silikonową. No silikonowa jest zdecydowanie twardsza, to już czuję nawet na skórze, że tutaj mamy troszeczkę bardziej twardy nacisk na skórę. Mam już swoje spostrzeżenia i jeśli chodzi o te dwie gąbki, to w zasadzie nie widzę różnicy, jeśli chodzi o jakby poziom krycia. Jeśli chodzi o ten podkład, to w zasadzie z jednej i z drugiej strony podkład pokrył buzię
bardzo równomiernie i z drugiej strony w zasadzie mam bardzo podobny efekt. Mam wrażenie, że może z tej strony, gdzie nakładałam gąbką silikonową, troszeczkę bardziej widzę tutaj zaczerwienienia na policzku. One gdzieś tam, mam wrażenie, że wychodzą. Nie wiem, czy to będzie też widać w kamerze. Przynajmniej tutaj ja mam wrażenie, że w tej okolicy tego podkładu jest jakby mniej i jest bardziej jakby widoczna skóra z spodu czerwona, więc ja już sobie jeszcze po prostu dołożę odrobinę tego podkładu. Na tę chwilę wygląda ładnie, ma całkiem fajne krycie i całkiem dobrze się rozprowadza, także na tę chwilę jestem zadowolona, a zobaczymy, jak będzie z trwałością i jak będzie się nosił w ciągu dnia. Jeśli chodzi o te gąbki, to od razu Wam przyznam, że welurowa jest ok, jest bardzo podobna do tej klasycznej, natomiast silikonowa raczej nie będzie jakimś moim ulubieńcem. Dla mnie jest zbyt twarda, ja nie lubię chyba gąbek silikonowych i chyba z tą gąbeczką się niestety nie polubię. Także welurowa jak najbardziej na tak, bo jest super mięciutka, naprawdę fajnie się nią rozprowadza podkład, jest taka przyjemna bardzo w dotyku. Natomiast silikonowa jest dla mnie odrobinę za twarda, także to już co kto tutaj lubi. Myślę, że może przy jakimś bardziej kryjącym podkładzie może się sprawdzić i dawać lepsze, takie mocniejsze krycie. Przy takim podkładzie lekkim jakby ja nie widzę jakiejś różnicy w tym, jak ten podkład wygląda na jednej i na drugiej stronie twarzy, więc po prostu bardziej pasuje mi welurowa. Ja też nie używam takich bardzo kryjących podkładów, więc no może przetestuję i sprawdzę, jak się będzie nakładało właśnie taki podkład kryjący tą gąbką. Niemniej jednak uczucie na twarzy zdecydowanie jest przyjemniejsze tą gąbką welurową. Korektor pod oczy nałożę Too Faced Born This Way. Ostatnio używam go bardzo często. On bardzo dobrze kryje zasinienia, fajnie rozjaśnia okolice pod okiem. Nie mam też nic nowego, jeśli chodzi o korektory, więc nie będę po prostu eksperymentować i szukać jakichś innych produktów, bo ten sprawdza mi się świetnie. Nałożę go dosyć sporo, tak żeby rozjaśnić. Gdzie też jestem odrobinę zmęczona, więc przyda się też takiego korektora jasnego więcej. Idealny duet w dzisiejszym makijażu to zdecydowanie ta gąbeczka malutka z Boho Beauty i gąbka welurowa. Super, bardzo fajnie obie miękkie. I teraz sięgnę po produkt, na który na pewno wiele z Was czeka. Jest to puder z Glam Shopu, puder pod oczy. Ja przyznam Wam się, że testuję go już od około 2 tygodni i mam co do niego pewne spostrzeżenia, o których powiem Wam zaraz podczas makijażu. Puder ma taki średni kolor, jasno, taki cielisty. Nie jest to puder transparentny, więc on zawsze będzie troszeczkę tego koloru gdzieś tam na pewno pod okolicą, pod okiem dawał. Puder przepięknie pachnie, naprawdę jak otwieram to opakowanie i jak zaczynam dotykać tego pudru, ma przepiękny zapach. Nie spotkałam się jeszcze z takim zapachem wśród pudrów pod oko. Trzeba moim zdaniem nakładać go na jasne korektory, ponieważ gdy nakładacie jakiś korektor na przykład w kolorze podkładu, ja szczerze bardzo lubię takie korektory czasem nierozjaśniające, tylko w kolorze skóry, czyli ostatnio używałam na przykład korektora Diora 2N i tamten korektor, ten puder mi przyciemniał, więc byłam bardzo zdziwiona. Natomiast jak nakładam właśnie taki jasny korektor, tak jak dzisiaj, to ten puder, słuchajcie, wygląda świetnie. On tak pięknie bluruje skórę, to jest niesamowite. Ja takiego pudru pod oko chyba nie miałam i naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdza, bardzo dobrze mi się z nim pracuje. Trzeba też trochę uważać, bo nałożony w zbyt dużej ilości, ale to myślę, że będzie tak z każdym pudrem pod oko, trochę przesusza skórę pod okiem. Moja okolica jest taka dosyć sucha i gdy przesadzę z tym produktem, to po prostu on lubi wysuszać te okolice. Natomiast nałożony w odpowiedniej ilości naprawdę sprawdza się świetnie i daje fajny efekt takiego bluru. I co ciekawe, słuchajcie, ja tego pudru w ogóle używam na całą twarz. Zaczęłam sobie eksperymentować i słuchajcie, dzisiaj użyję też tak tego pudru na nos w strefie T. Uważam, że bardzo fajnie właśnie wygładza i warto właśnie nałożyć go na miejsca, które chcecie po prostu wygładzić, ponieważ moim zdaniem fajnie tak wygładza pory, stają się po prostu pory mniej widoczne, więc uważam, że
idealnie nadaje się także do nakładania na całą twarz. Daje naprawdę super wygładzenie, zobaczcie jaka jest wygładzona okolica pod okiem, nos po prostu nie widać ani jednego pora, więc ja jestem z tego pudru bardzo, bardzo zadowolona. Jeśli chodzi o całą twarz, to nałożę sobie puder z tej kolekcji Magdy Włosewicz Pastel Tropics. Udało mi się, słuchajcie, dorwać ten puder. Pojawił się w Rossmanie w okolicy mojego domu. Jeśli chodzi o pędzel, użyję sobie pędzla z Klavier 90C. To jest pędzel do nakładania pudru. Tak jest przynajmniej napisane. Więc ja sobie ten puder wpracuję. On dosyć jest ciemny, ten puder. Ma zdecydowanie widoczny kolor, ale zobaczymy jak na mojej skórze. Myślę, że u mnie sprawdzi się fajnie. Bardzo żałuję, że nie ma w tym produkcie lusterka. Zdecydowanie w pudrze ja lubię mieć lusterko i tutaj ta przestrzeń mogłaby być na pewno wykorzystana właśnie na lustro. Pędzelek jest bardzo przyjemny, bardzo, bardzo mięciutki. Także super się z nim pracuje. Widzicie, szukam coraz lusterka i chcę patrzeć do tego pudru. No nic, wezmę sobie lusterko z tej dziewiątki. Puder daje naprawdę ładne rozświetlenie, nie takie nachalne, o tak bym powiedziała. Jest taka delikatna, po prostu złota drobina, taka poświata satynowa. Także naprawdę wygląda ładnie i ja nie widzę, żeby moją buzię ten puder jakoś specjalnie przyciemniał. Przechodzimy teraz do palety, do konturowania. Bardzo prosiłyście mnie o tę paletę, więc cieszę się, że po prostu Klavier przysłał mi ją i mogę ją dla Was przetestować. W palecie znajdziecie dwa bronzery, dwa róże i dwa rozświetlacze. Jestem ciekawa tych bronzerów, bo jak patrzę na nie do lusterka i zrobiłam sobie swatche, to wyglądają dosyć pomarańczowo, co akurat przy mojej karnacji, przy moim kolorze skóry może być ok, ale dla blaciochów mogą być te bronzery zbyt pomarańczowe. Jeśli chodzi o rozświetlacze, one są dosyć ciemne. Ten złoty jest bardzo ładny, to jest ten Seniorita. Drugi jest taki bardziej troszeczkę wpadający w brzoskwinie, w róż, coś w tym stylu, więc myślę, że bardziej będzie mi się podobał ten złoty. Jeśli chodzi o róże, to zdecydowanie myślę, że ten ciemniejszy tutaj bardziej przypadnie mi do gustu. Także zaraz przetestujemy i zobaczymy, jak wyglądają te produkty na twarzy. I nałożę sobie te produkty, wykonturuję twarz pędzlem od Klavier, to jest pędzel 101C. Skorzystam najpierw z tego jaśniejszego bronzera i zobaczcie, kurczę, troszeczkę on się sypie. Pędzel jest super miękki. Te pędzle, od razu Wam powiem, z Klavier są super mięciutkie. Fajnie, że są syntetyczne, że są miękkie dla osób, które nie chcą kupować naturalnych pędzli i nie używają naturalnych pędzli, to myślę, że jest to fajna opcja, bo te pędzle też są, nie są jakoś bardzo drogie. Z tego co pamiętam, kosztują chyba około 30 zł. I ten bronzer jaśniejszy, jak widzicie, taki wstęp do konturowania, lekko ociepla buzię. Myślę, że jest taki naprawdę delikatny i fajny. Może się sprawdzić przy jaśniejszych cerach. Ale odcień jest taki ciepły, jak widzicie. To nie jest chłodny odcień. Pogłębię sobie troszeczkę to konturowanie i sięgnę po ten ciemniejszy bronzer, ale zobaczcie, on znowu, zobaczcie, po dotknięciu tym pędzlem, nawet delikatnie, ten produkt się po prostu troszeczkę mocno sypie. I obracam ten pędzel już tym, tą końcówką. On jest fajny, bo jest taki ścięty i możecie nakładać właśnie najpierw tą szerszą częścią, jaśniejszy produkt, a później po prostu pogłębić konturowanie tą końcówką. No bronzery zdecydowanie należą do takich bardziej pomarańczowych, jak widzicie. Są ciepłe. Co ciekawe, ten bronzer posypał się bardzo przy pierwszym dotknięciu, a teraz zobaczcie, w ogóle się nie sypie, także cofam to, co powiedziałam wcześniej. To była taka chyba pierwsza warstwa, która się po prostu tak bardzo posypała. No zdecydowanie pomarańczka, jeśli chodzi o ten produkt. Troszeczkę sobie to omiotę tym dużym pędzlem, żeby ściągnąć troszeczkę tego. Nałożymy teraz róż i do tego celu wezmę pędzelek 128C. Pierwszy raz widzę taki pędzel do różu, żeby był tak ścięty. Dobra, może jakoś inaczej go obrócę. Że jakby ta końcówka była taka bardziej ścięta,
pod kątem, to by było zdecydowanie lepiej, a tak ten produkt po prostu za dużo się tutaj nakłada w jednym miejscu. Róż ma taką delikatną poświatę satynową, także jest taki rozświetlający. Odcień jest bardzo ładny. I rozświetlacz nałożę tym pędzlem takim do blendowania. Też od Klawier. Trochę mi brakuje, że w tej palecie nie ma lusterka, bo muszę cały czas tu zerkać do mojego lustra. Ten odcień rozświetlacza jest bardzo fajny. Bardzo ładny. Trochę mi przypomina, słuchajcie, rozświetlacz Magdy Wołosewicz. Może ciut jaśniejszy. Ale też jest to typ chyba rozświetlacza, który będzie podkreślał nieco niedoskonałości. Jeśli chodzi o konturowanie twarzy, to w zasadzie już prawie skończyłam. Teraz ja delikatnie jeszcze, ostatnio właśnie tak sobie biorę ten puder Glam Shopu, nakładam sobie na taki płaski pędzel z Maxineczki i słuchajcie, podcinam sobie delikatnie tutaj konturowanie, po prostu policzka, żeby nieco to wyczyścić. Ten puder tak pięknie pachnie, że po prostu jak otwieram opakowanie i ten zapach dochodzi do mojego nosa, to po prostu jestem w siódmym niebie. Przepiękny ma zapach, naprawdę. Aż miło będzie otwierać ten puder przy klientkach. Jutro mam klientkę na makijaż, to może użyję tego pudru. Stwierdziłam, że dolną powiekę podkreślę sobie jeszcze cieniem Sahara z palety Totalny Matte, żeby jednak nie było tam tak łyso. I do tego celu wezmę pędzelek Boho Beauty z serii wegańskiej 242, właśnie do rozsmużania. Taka kuleczka, bardzo fajny. Ja lubię takie kształty. Jeszcze mnie korci, żeby nałożyć pomelo tutaj obok. Teraz będzie mi pasował między tym brązem a tym cieniem juzu. Jeśli chodzi o konturówkę, to wezmę sobie tutaj odcień numer 17 Pierre René. A na środek tak sobie wklepię pomadkę chłodna. Od Glam Shopu to jest jedna z nowości. I tak prezentuje się skończony makijaż. Mam nadzieję, że taka tematyka filmu przypadła Wam do gustu. Jeśli chodzi o produkty, których dzisiaj używałam, zaczynając od samego początku, cienie z palety Totalny Matte są ok, sypią się, więc na to musi się nastawić. Natomiast fajnie się z nimi pracowało, fajnie się blendują. Jeśli chodzi o konsystencję, to są naprawdę bardzo przyjemne w dotyku, masełkowe, także naprawdę tutaj nie mam im nic do zarzucenia. Bardzo fajnie się słoczują, naprawdę bardzo ładnie przynoszą się też na powiekę. Jeśli chodzi o paletę Cytrynada, to tak jak widziałyście, użyłam kilku błysków i one wyglądają naprawdę fajnie. Bardzo mi się podobają. Kupiłam tę paletę, nie ukrywam, zwłaszcza właśnie dla błysków, ponieważ matów w tej palecie nie ma zbyt dużo, więc na pewno jeszcze, jeśli mi się uda, to zrobię dla Was tak przynajmniej trzy makijaże tą paletą, ale na razie nie obiecuję, kiedy to będzie, bo mam troszkę filmów do nagrania w międzyczasie. Jeśli chodzi o podkład, bo chyba podkład nakładałam w następnej kolejności. Podkład, jak widzicie, wygląda bardzo fajnie. Oczywiście teraz mam tutaj też mnóstwo innych produktów na twarzy, więc te produkty po prostu nałożone trochę przykryły wygląd tego podkładu, ale jak widziałyście podczas nakładania, bardzo fajnie odbija światło, skóra wygląda naturalnie, ale naprawdę jest fajne krycie, także będę testować ten podkład i na pewno jak nie tutaj dam Wam znać na Instagramie, jak ten podkład się sprawuje. Jeśli chodzi o gąbki, to zdecydowanie moim faworytem jest gąbeczka welurowa. Gąbeczka silikonowa jest dla mnie trochę zbyt twarda i po prostu jeszcze spróbuję jej używać i się do niej przekonać. Natomiast na pierwszy rzut jestem zakochana po prostu w tej gąbce welurowej, bo ona jest bardzo podobna do tej klasycznej, którą uwielbiam. Jest bardzo miękka i bardzo przyjemne uczucie jest na twarzy, kiedy po prostu robimy makijaż tą gąbką. Natomiast ta silikonowa jest po prostu troszkę twardsza, więc może nada się po prostu dla osób, które chcą uzyskać większe krycie, po prostu takimi bardziej kryjącymi podkładami.
składami, to ta gąbka silikonowa powinna być lepsza. Także tu już kwestia po prostu tego, jakich gąbek lubicie używać. Jeśli chodzi o pędzle, klawier, bardzo przyjemnie się z nimi pracowało, są bardzo mięciutkie, tak samo jak pędzle Boho Beauty. Naprawdę nie mam tym pędzelkom nic zarzucenia, super przenosiły wszystkie produkty z pędzla na powiekę, czy też na twarz, także serdecznie Wam polecam, zwłaszcza te dwa puchacze do twarzy od klawier, są naprawdę eleganckie, 90C i 101C, super mięciutkie, ekstra, przenosiły puder z opakowania, produkty do konturowania, także bardzo fajnie się z nimi pracowało. Ten pędzel tutaj do nakładania różu nie jest jakimś moim faworytem, ja takich pędzli ze ściętą końcówką raczej nie używam do różu, także jeszcze muszę znaleźć dla tego pędzla zastosowanie. Jeśli chodzi o puder pod oczy z Glam Shopu, no wygląda przepięknie moim zdaniem i naprawdę bardzo ładnie bluruje twarz, nadaje się do wykończenia całej buzi. Porównując na przykład do pudru Hourglass Veil, który ma 10 gramów, no to pojemność jest połowa, a cena jest dużo niższa. Uważam, że ten puder wcale nie jest gorszy, wiadomo, to jest trochę inne wykończenie, ale ogólnie reasumując, naprawdę pojemność tego pudru jest w porządku. Puder z Becky na przykład pod oko ma niecałe 3 gramy i kosztuje, słuchajcie, ponad 100 zł, więc uważam, że naprawdę warto kupić ten puder i sobie przetestować. Trzeba jedynie uważać, żeby nie nakładać go na zbyt ciemne korektory, bo u mnie po prostu przyciemnił na przykład korektor z Diora. Może to być kwestia też tego, że po prostu te dwa produkty jakoś specjalnie ze sobą nie zagrały i nie będzie przyciemniał po prostu innych ciemniejszych korektorów, innych marek. Natomiast z Diorem niespecjalnie mi się tutaj zgadał, więc nie będę go na pewno używać na tamtym korektorze. Jeśli chodzi o palety do konturowania, to tutaj tak naprawdę brązery są bardzo ciepłe, jak widziałyście, więc tutaj do takiej karnacji jak moja ok, dla osób, które robią ciepłe brązery w ciepłych odcieniach będzie w porządku, natomiast dla osób, które wybierają chłodniejsze odcienie brązera, no to niestety są dosyć pomarańczowe i mogą się Wam po prostu nie spodobać. Rozświetlacz ten jasny jest bardzo ładny, wymieszane dwa razy są, również są super, róż również wygląda fajnie, tego jasnego nie próbowałam, może wypróbuję przy kolejnej okazji, przy kolejnym makijażu. Przy pierwszym użyciu te produkty się sypią, natomiast jak widziałyście później już tego sypu nie było, więc takie pierwsze wrażenie, które na szczęście było tylko pierwszym wrażeniem i już później nic tutaj się nie sypało, więc można powiedzieć, że są fajne, kremowe, masełkowe, już przy kolejnym użyciu się nic tutaj nie sypie, także paleta jak najbardziej na plus, ale tak jak mówię, troszeczkę pomarańczowe te brązery, więc tutaj nie dla każdego po prostu będą pasowały. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten makijaż Wam się podobał. Piszcie koniecznie komentarze, czy macie któryś z tych kosmetyków, czy zamierzacie coś kupić, czy może niedawno coś kupiłyście, albo czekałyście na moją recenzję. Czekam na Wasze komentarze. Koniecznie zostawcie kciuki, subskrypcje i do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!